Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Crusade. I tym razem chciałbym zaszarżować na Dominium Tau. Zobaczymy, jak silni są i czy będą w stanie się przeciwstawić mojej potędze. Mam wszystkich wykupionych? Mam wszystkich wykupionych doskonale. W takim razie chciałbym zaatakować ich stolicę. I to też teraz uczynimy. A co jest w ogóle w tym miejscu, jeżeli bulwark? Co to daje? Gain control to production fraction marketing. Reduce the cost of garrison troops to control. Reduce the amount of planes requisition requires a wind roughing the troops. Aha, zmniejsza koszt ogólnie jednostek, jakie możemy werbować w prowincjach. I atakujemy. Mamy garnizon nasz, wspaniale. 15 obrony, ja pierdzielę. Dobra. To będzie ciekawe. When the tide of war turned against the Tau, they faced attack in their stronghold in the city of Asharis, renamed Tashin by the aliens. The aliens were well entrenched, however, and ready to mount a vigorous defense. Shas Okais, the Tau military leader, made his headquarters in a mighty citadel in the city's center, forcing attackers to wend their way through the tight city streets, exposed to sniper fire and ambushes. Outlying bases in different quarters of the city supported his strategy, with Krut warriors and powerful armored units harassing attackers even further. The Tau's only strategic vulnerability was Unity Plaza, the city's main public space. A sophisticated communications tower there could potentially be used by an attacker to expose the stealth units positioned across the city. Okais knew, however, that his attacker's ultimate objective would be assassination, not conquest. Onel Shores, a member of the mysterious ethereal caste, led the Tau forces from the citadel in Tashin. Were he to die, Tau forces would crumble. But as long as the ethereal lived, the Tau would defend Tashin against all comers. No dobra, to mamy piękne zdjęcie Dominium Tau i chyba właśnie figurkową armię, którą ja będę sobie składał do bitewnego Warhammera, będzie właśnie Dominium Tau. A za chwilę wam też powiem jeszcze jedną rzecz. Okais, are the troops ready? Yes, Ornel. The Earthcast is completing construction of the Montcar command post. Our armored units are ready to deliver the killing blow. And our Krut allies? Also ready, Ornel. The Kayun command post in the city's Krut quarter is prepared, and the Shapers have readied the finest of their warriors. Stealth teams are taking position across the city, ready to strike where the enemy is weak. To jaki zasięg posiada Dominium Tau, jest przegięte wręcz. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Strike teams of fire warriors and Krut packs will defend the streets and meet the enemy head on. Excellent, commander. Patch me through to the troops, please. To i tak będzie za mało. Dobrze o tym wiedzieć. Soldiers of the Firecast, Krut and Vespid allies, today we stand as a bulwark against the selfish, the soulless and the mad. Today we must drive back our enemies from our city and from our world. Today more ever before, we fight for the greater good, and we will triumph!
Wasze wyższe dobro zostanie obrócone w perzyny, tak jak i wy. Dobra, od razu poproszę na starcie parę generatorków. Co jest? Eliminate the... Musimy zabić tego kolesia. Wtedy dopiero będziemy mogli wykonać to zadanie. Teraz na razie dwa generatorki. Return to the graves that spawned you, monsters. Gladly, but first we must help you to yours. Wróćcie do... jak on to nazwał? Wróćcie do... grobów, z których wyszliście. Okej, całkiem nieźle mu to wyszło. My sobie od razu zaczniemy zajmować też te pozycje. Okej, i się zaczyna. W takim razie od razu zajmiemy się czołgiem. Doskonale. Tu są pariasi. Gdzie co? Wyślemy. No tak, niestety, ale jak widzicie, nawet moja gwardia bardzo szybko zacznie padać, jeżeli nie dostanie odpowiedniego wsparcia. No tak, moja gwardia to kurde już padła. Praktycznie. Świetnie. Pozwalcie to wszystko. Oni mają w diabła dużo broni plazmowej, której, na którą niestety my jesteśmy dość słabi. Dlatego to może być dla nas najtrudniejsza przeprawa. Aktualnie straciłem właśnie całą drużynę nieśmiertelnych. Doskonale. Pariasi, rozwalić mi ich. Okej, potrzebuję więcej. Przy okazji. Świetnie. Coś w tym rodzaju, co jest? Destroy the command. Aha, musimy znaleźć, zniszczyć jeszcze te dwa przyczółki, znaczy będzie ciężko. Okej, na nich to będą raczej skuteczne pojazdy, moi drodzy. Okej, więcej degeneratorów. Jeszcze ze dwa. Tutaj wolę je budować troszkę z tyłu. Jak tam mój lord się trzyma? Całkiem nieźle. Pariasi? Pariasi kiepsko. Dobra, wycofać ich. Cofajcie się! Ja właśnie straciłem cały garnizon. Bosko. Okej. To naprawdę nie wygląda dobrze. Jak widzicie, koszą nas niesamowicie. Wiesz co, zajmij się tymi. To jest groźniejszy przeciwnik. To są ci drużyny ogniowe. To naprawdę nie są zbyt przyjemne. Za chwilkę będziemy mieć... Mamy już w zasadzie dwa działka. Doskonale. Jeden oddział... Znaczy jeden barias tylko został. Okej. Tutaj naprawiać mi to od razu. Naprawiać. Ulepszamy. A ty się przenieść do tego miejsca i od razu też zabijać wszystkich. Bariasi nie mogą paść. Okay. Jak na razie to mnie zalewają z lekka. Czy wy się ulepszacie? Można tak powiedzieć, można tak to uznać. Jeszcze jedno działko? Nie, bo nie mam generatorów, nie mam kasy, nie mam pieniędzy, nie mam niczego. Doskonale. Znaczy nie jest doskonale. Jak tam pariasom idzie? Tak sobie. Będziemy musieli chyba troszkę inną taktykę obrać. Dobra, naprawcie mi to od razu, to też. Wy się zajmijcie tymi. Pająk, niech zajmie się czołgiem. To jest groźniejsze. Lord mi właśnie padł, cudownie. Najszybciej zdjęty lord w historii. Ty użyj swojej mocy na nim. Dziękuję. Wskrzesi lorda, to podstawa. Te działka nas uratują. No i ten pająk. Świetnie, padł mi właśnie pająk, nie wierzę. Okay. Pariasi, rozwalcie to. Za chwilę powinno wstać też nasze bydle. Jeszcze więcej generatorów, za mało mam pieniędzy. Za ile wstanie lord? Pospieszcie się, nędzne sługi. Wow, okay. Tych strzelców zabić. Jeszcze jeden generator. Strike teams, choose your targets
and attack. Zabij ich wszystkich, mój wysłanniku śmierci. Wow, to naprawdę jest... Mają przesrane. W sensie nasi. Okej, okay, zwykłych tutaj nie opłaca się za bardzo budować. Bo są zwyczajnie za słabi. Pariasów by się opłacało zbudować drugi oddział, tylko na razie nie mam pieniędzy na to. Nie mam na nic pieniędzy. Okay, jak się trzymacie? No, powiedzmy, że w walce wręcz oni nie są zbyt mocni. Będą ich szybko mordować, jednak no, ta drużyna ogniowa jest niesamowicie wręcz potężna. Autentycznie potrafi zaleźć strasznie za skórę. Przejmijcie mi ten punkt w takim razie. Druga drużyna tak samo przejmie ten punkt. Świetnie. Wy natomiast, jeżeli już zbudowaliście, potrzebujemy teraz większego rdzenia. Postawimy sobie tutaj gdzieś z tyłu. Następnie ulepszymy budynek. Tu, tego to ulepszać. Znaczy niszczyć. Wszystko zabijać, w ogóle jak leci. Pięknie, moje skarabełki są właśnie pod ostrzałem, ale trudno się mówi, nie mam za bardzo co im dospać. Tych jednostek się nie opłaca nawet budować. Na tą bitwę. Okej, okay, wieżyczki sobie tutaj poradzą z nimi. Wspaniale. My sobie ulepszymy... Nie, nie mamy pieniędzy, żeby to ulepszyć, więc jesteśmy w dupie! Jednym słowem. Okej, okay, to za chwilę będzie gotowe. Wspaniale. Ulepszymy sobie... Tutaj będą też dodatkowe wieżyczki dla nas. Przydatne przynajmniej na początku. Okej, okay, pariasi mnie uratowali. Świetnie. Już jest gotowe? Powiedzcie, że jest gotowe. Za chwilkę ulepszymy sobie też monolit. Przebudzimy go, znaczy. Zacznijmy przebudzić monolit, to tak. Okej. Tutaj bym sobie chciał też ulepszyć może... Nie, na razie nic nie będziemy ulepszać. Na razie to potrzebujemy dużej ilości pieniędzy, by... Z tej strony jedynie... Och, spoko. Może być. Naprawcie mi ten budynek. Naprawcie wszystko, co tylko jest w okolicy, jest zniszczone. Czemu ty jesteś nieulepszony? Wow. Mój lord, no... Nieźle, żeśmy potracili wszystko, co tu się dało. I tyle było z mojej gwardii, ludzie. A to była gwardia! To nie były podstawowe jednostki. Definitywnie będzie to chyba najtrudniejsza przeprawa dla nas ze wszystkich. Za chwilę się to ulepszy. Potrzebujemy chyba 400, żeby ulepszyć sobie to. W takim razie myślę, że nawet stać nas na kupienie jeszcze jednego generatorka. Zobaczymy. Najpierw to jest priorytet. Ulepszyć to, żeby dawało więcej energii, bo potrzebujemy dużo energii. Bardzo dużo energii. Świetnie, o to chodziło. Teraz 4 od 4 te poproszę. I wybudujemy sobie kolejny generator. Co tutaj? Teraz ulepszymy sobie dopiero wieżyczki, obeliski. Więc będzie to tutaj. Wy macie wszystko ulepszone. W takim razie, czy ja mogę... Mogę odesłać ten budynek? Albo go zniszczyć, a ja mogę go przestawić po prostu. Albo dobra, nie będziemy go przestawiać. Nie tak szybko. Następnie większy rdzeń przyzwania również by się przydał. Będziemy szybko ulepszać wszystko, co możemy. Greetings Summoning Core. To też zbudujemy w pierwszej kolejności. Zbudujemy go sobie w tym miejscu. Będzie broniony przez dwie wieżyczki. Mniej więcej poproszę tutaj. Świetnie. Jeden oddział do pomocy, nawet drugi oddział do pomocy też. Świetnie, to są ulepszone już. A jeszcze ten ulepszymy. Przynajmniej mogą teraz strzelać. Dobrze, że mnie nie atakuje, daje mi troszkę wytchnąć. Ale początek był iście morderczy. My musimy zabić tego kolesia, który się tutaj znajduje. I planuję to zrobić właśnie za pomocą rozdzieraczy. Moglibyśmy nawet zacząć ich werbować. Później oczywiście wbuduję sobie oddział pariasów dodatkowy. Świetnie. Im więcej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. Kazi, budujcie od razu następny generator, przyjaciele. Wielonożni przyjaciele. Okej. Okay. Boże, jak mi to szybko umiera. Tu, pomóc mu. Pariasi, wycofać się. Znaczy, nie wycofywać się, tylko zabić po prostu. Też im pomożemy troszkę. Świetnie, jeden strzał. Skoro możemy, drugi strzał tutaj. Wow.
Okej, okay. Wy naprawcie mi od razu to. Wy tak samo pomóżcie przy budowie następnego generatora. Czy pająki by się w sumie przydały i rozdzieracze, więc tak. Co możemy tutaj przyzwać? Przyzwiemy jeden oddział tutaj. Teraz go sobie ulepszymy. Czy ja mogę już ulepszyć to? Nie. Musimy mieć większy monolit i to kosztuje 350 w takim razie. Od razu sobie użyjemy tego. Tutaj też zwiększymy za... Niedługo będziemy musieli też zwiększyć populację naszą. Jakkolwiek to brzmi. Ok, to już jest naprawione. Wspaniale. Po raz kolejny mu pomożemy. I zbudujemy sobie dodatkowe wieżyczki. Przynajmniej jedną przynajmniej o tutaj. Świetnie. Wy się ulepszcie, zregenerujcie. Tam jest dodatkowy jakiś dowódca. Fajnie wiedzieć. Okej, okay, dobra, ci są już. Wracajcie do bazy. Monolit to raczej to będę używał, wiecie co, do obrony tego co mogę. Tu się teleportuj i zabij mi tego gościa. Świetnie o to chodziło. Monolit się ulepsza? Ulepsza! Wspaniale. W takim razie potrzymamy od razu pieniądze. I wydamy 750 sztuk na zwiększenie energii. Świetnie. Wywracajcie. Jest dostępne? Jest dostępne. Cudownie. W takim razie wreszcie zaczynamy jako tako prosperować. Więc tak, wy wejdźcie od razu do monolitu. Wy natomiast... podejdźcie bliżej, ulepszajcie się cały czas. Mój dowódca niech spokojnie wróci tutaj. Będziemy musieli też budować kryptę niedługo. Tylko najpierw więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy, 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 pieniędzy. Jeszcze raz pieniądze. Pieniądze, pieniądze, więcej pieniędzy. I już, dobra. Teraz przydałby się jeszcze zbudować ze dwa te generatory. Ile to będzie kosztować? 160, no powiedzmy, że nie jest źle jakoś specjalnie. Relikt jest tutaj na środku, więc zanim zbudzimy monolit, to troszkę jednak potrwa. Okej, wybudujcie mi to. Już macie maksimum? Maksimum, wspaniale. W takim razie zaczniemy werbować kolejne oddziały. A ja bym powoli zaczął się przeteleportowywać dalej. I tak, myślę, że zniszczymy, wiecie co, najpierw zniszczymy sobie... ten punkt tutaj. Tylko my to zrobimy w ten sposób, że wiecie, my się teleportujemy po prostu tutaj. Świetnie. Teraz się teleportujemy, powiedzmy, tutaj. O, jak mi przykro! No, powyżynamy ich przy okazji. Strike teams, choose your targets and attack. I im pomożemy troszkę. Pięknie. Dobrze, to nie rani moich. I co tutaj mamy jeszcze do zrobienia? Wspaniale. W takim razie, tu już za chwilkę będzie kolejny generator, by się przydał. Albo wybudujemy sobie to. Ten większy rdzeń, tylko gdzieś tutaj z tyłu, żebyśmy nie stracili go jakoś głupio. Następnie potrzebujemy trzech pająków. Obudzimy nasze pradawne pająki. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu jest ich za dużo. Tutaj ulepszymy sobie jeszcze wieżyczki. Oni mają tak pojebany zasięg, że aż szok. Ulepszymy to. Świetnie, cały czas do przodu. Jak się trzyma Lord? No, Lord tutaj zaczyna ich nawet mordować, świetnie. Wykosimy tą drużynę. Tu tak samo, ulepszyć mi to. I musimy im troszkę porozbijać szyki. Świetnie, to chodziło. Ci pariasi mają tak przesrane. Okej, no muszę niestety, ale wezwać posiłki, bo nie dadzą rady sobie. Dwa oddziały. Rozwalić. Gdzie moje pająki? O. Miałem pająki wezwać. A, wstał, doskonale. W takim razie od razu ulepszcie się. Jak tam Lordowi idzie? Dobrze, już prawie wykosił cały ten oddział. Musimy tutaj będziemy jednak albo się powoli przemieszczać, ale przede wszystkim musimy wyeliminować
zagrożenie ze strony tej bazy. Będzie bardzo groźne dla nas. Nie no, tu stój i zabijaj go. Jeszcze raz. Pięknie. Oho, tego fatality jeszcze nie widzieliśmy. Pięknie. I wykończymy jeszcze przy okazji ten oddział. Świetnie. A, gdzie moi rozpruwacze? Wracajcie do bazy. O, świetnie, dobra. Drugi pająk gotowy. Przetransportujemy go sobie od razu tutaj. Pariasi, wracacie do bazy. Musicie się ulepszyć. Tutaj natomiast potrzebuję jeszcze krypty. Czy kryptę mogę zbudować gdzieś tu na tyłach? Byłoby fajnie. Dobra, tutaj postawimy ją. Ulepszymy sobie coś? Nie, nie będziemy ulepszać, ale potrzebuję siewcy nocy. Plus jeszcze może z jednego tego na... Okej, mamy wszystkie pająki, cudownie. Ulepszymy im atak. Będziecie jedną grupą. I będziecie pierwszą grupą. Pająki są moją pierwszą grupą. Cudownie. Teraz zajmijcie się nimi. Świetnie. A my przy okazji wezwiemy kolejne grupy żniwia... jak oni się tam nazywali, no? Więcej wieżyczek. Tutaj jeszcze jedną zbudujemy. I tutaj jedno. Jak będą pieniądze, oczywiście. No, wreszcie zaczyna to jakoś działać. Inaczej było ciężko. Ok, idziesz dalej, mój przyjacielu. I jest już krypta gotowa? Tak jest. W takim razie. Valley of Darkness. Puls na pewno. To. I filakterium. Świetnie. Jest moja baza. Moja baza jest grupą aktualnie trzecią. Doskonale. Będziemy potrzebować jeszcze więcej tych potworów. Idziecie do przodu. Wow. Ty tak naparzałeś, tak? No dobra, powinniśmy go pokonać bez większego problemu. Albo i nie. Okej, to się teleportni się dalej po prostu. Idziemy tędy. Musimy się przedrzeć. Wykorzystamy naszą zdolność teleportacji. Do tego, do zrobienia tutaj wystarczająco dużego zamieszania. I... Wio. Miał być Wio. Dziękuję. I dzień dobry. Świetnie. Dobra, od razu wy jesteście grupą trzecią. Tak, ulepszacie się. Ulepszacie. Ulepszacie się, nie? Przy okazji... Puls. Tepnij się tutaj, baranie. Użyj pulsu. Dziękuję. Tak, możesz się zamienić w siewce na razie. Cały czas macie się ulepszać. Doskonale. Gdzie moja baza? Moja baza miała być grupą drugą. Aha, mamy jeszcze jednego, którego możemy przyzwać. Cudownie. Na razie przyzwiemy cię tutaj. Albo przynajmniej gdzieś tutaj. Jeszcze jeden! Oddział. Grupa trzecia. No więc cały czas się ulepszać. Nie powinni wytrzymać tego długo. Zabij, zniszcz ten czołg. To jest groźny maszyn. To jest groźna maszyna bardzo dla nas. Oczywiście więcej oddziałów gotowych do akcji. Oni sobie powinni poradzić bez większego problemu. My natomiast tutaj tak. Tych sobie, to sobie ulepszymy. To sobie również ulepszymy. To sobie ulepszymy. No i dobrze idzie. Przy okazji przysłać mi więcej. Nie, ich siła jest naprawdę porażająca. Mówię, zniszczyć ten czołg. Dobra, nieważne. Teraz dojdź do środka i użyj kuli. Przynajmniej tutaj nic nie przewracam. Świetnie. Więcej was! Tak to powinno wyglądać w początku. Rozwal ten czołg. Świetnie. Teleportuj się na tą stronę. Puls! Okej.
Jak to wygląda? No, powiedzmy, że się trzymają. Się cały czas ma się ulepszać. Ten czołg już nie będzie długo wytrzymywał. Cały czas zabija mi tych. Świetnie. I co tu się dzieje jeszcze? Coś możemy ulepszyć? Może wszystko w zasadzie poulepszamy, co się tylko da. I mamy wszystko ulepszone. Wieżyczka tak samo. Doskonale. Przesłałbym nawet sobie ze trzy robotę. Trzy pająki przesłał tutaj. Cały czas przekontrolować też moją armię. To tu dzielnie walczy. Świetnie. I wiecie co? Rozwalimy tą wieżyczkę, bo mnie troszkę tutaj jednak punktuje. Sam, no, sam mój władca się, lord, sobie z tym powinien poradzić. Jest taki plus, że w walce przeciwko Dominium Tau oni nie są zbyt skuteczni w walce wręcz. Dlatego można ich spokojnie wypunktować w ten sposób. Zmuszając ich do walki wręcz. Świetnie, moje pająki powinny się przedrzeć, są dość silne. Nie powinno być z tym większych problemów. Jezu! Dobra, mogą być z tym problemy. Okej, wieżyczka zniszczona. Chyba się tepnij się tutaj, ten czołg mnie irytuje. Rozwal się ten czołg do końca. Pięknie, dwa strzały po czołgu. Jeszcze tego trzeba rozwalić. Cudownie. Jakby zmień się w siewce i dopiero zaczniemy koncert. Ci już zaczynają ich wyrzynać. Cudownie. Czy co? W takim razie wy zacznijcie niszczyć ten budynek. Będzie łatwiej. Wybierzemy wam określone cele. Tak samo odnawiajcie się szybciej. Doskonale. Wy natomiast zacznijcie niszczyć to. Wy to. Pięknie. A ty zacznij niszczyć to. Okej, okay. Widzę, że moje pająki dotarły na miejsce, cudownie. To mi chodziło. I pomóżcie niszczyć to. Główną ich bazę zaczniemy niszczyć. No, nie wytrzymali naszego naporu. Tak, wy jesteście tą grupą trzecią. Wspaniale. Cały czas się ulepszać. Tak jest. The Kion command post is gone. Do not surrender to despair. We have many forces left yet. Tak ci się tylko wydaje. Dobra. W razie wy wszyscy rozwalić mi to do końca. A naszym dzielnym dowódcom pójdziemy dalej. Myślę, że się nawet przeniesiemy do tej bazy tam. Wy tutaj, teleportuj się tutaj. Wow! Nie masz szans mnie zatrzymać. Znajdę każdy twój ukryty oddział. Cały czas do przodu, przyjacielu. Cały czas do przodu. O mój Boże, ma jeszcze te handy. Nie może być problem, one są mocne wręcz. Co jest? Destroy... Use the communication tower to reveal infrastructure units. Hmm, to może być ciekawe. The Necrons have made it to Unity Plaza. Drive them back before they disrupt communications. Chyba wy wracacie, zniszczcie ten czołg. Świetnie. To w takim razie niszczyciel, niech zniszczy ten czołg, który tam był dalej. Świetnie, wymijamy. Kucki. O mój Boże, ile ich tu jest! Okej, w takim razie idziemy na hard. Więcej niszczycieli. Jebut. Jebut. Ty, niszcz to. Tu, niszcz ten pojazd. Cokolwiek, wy, tak samo, niszczcie to. No, dzięki temu powinno wytrzymać. Naprawiajcie wszystko od razu. Dzielne skarabeusze. My się troszkę dalej przeniesiemy. Transportujemy i musimy zniszczyć ten czołg, który się tutaj zasadził na nas. To są niszczyciele, to powinni sobie z nimi poradzić bez problemu. Przebliżę, bo nie widzę twojego zdrowia. Jak zaczniecie trafiać oczywiście. Pariasi, zająć się tymi.
i wskrzesimy Lorda teraz. Drugi poziom. Czy ja potrzebuję jeszcze czegoś? Tak, przydałby się więcej generatorów. I tak już nie mam na co pieniędzy wydawać. Możemy troszkę poszaleć. I tak samo ulepszycie tą bazę. Z jednej strony jest już ona martwa. Świetnie. Czy moje pająki dałyby radę się przetransportować tam dalej? Czy padną raczej? Padną po drodze pewnie. Dobra. Wy cofniecie do monolitu. Idealnie. I wszyscy się załadujecie do niego ponownie. A za chwilę będzie gotowy Lord. O to właśnie chodziło. Lord do przodu. No miałeś się tepnąć do przodu. No właśnie, o to chodziło. Świetnie. Szkoda, że straciłeś. Mój Boże, co za zmasowany ogień przeciwnika. A, pal licho, idę od razu na jego główną bazę. Co mnie tam? Tak, pójdziemy sobie tędy. Za chwilkę będziemy mieć też teleport. To się przetniecie, wiecie co, tutaj dojdziemy. O to miejsce. Jezu, jak wy irytujecie z tym przewracaniem go. Tu, ciulu jeden. Okej, albo tutaj ewentualnie możesz od razu. Pięknie, o to chodziło. Jesteśmy wystarczająco blisko. Musimy zabić tylko tego ich dowódcę i powinno być po sprawie. Nie, chyba nie dojdziemy za pierwszym razem. Masz nawet jeszcze swoją gwardię honorową, jednak to i tak nic ci nie da. Okej, z tej strony widzę, że mamy duże problemy, nie zauważyłem. O, pariasi, inni, pomóżcie tutaj. Zniszczyli mi wieżyczkę. Budować nową w takim razie. Przede wszystkim naprawić to, co się dzieje tutaj. Dodatkowe oddziały, tak samo. Świetnie. Mogę już wskrzeszać Lorda? Mogę. Ale tak czy siak, ludziska, to już w następnym odcinku zagrajmy. Hejka!